Dzięki Państwa pomocy rodzina Sierackich poradziła sobie ze zużytymi bateriami. A czy będą wiedzieli, gdzie wyrzucić stary telewizor? Takich rodzin niewiele jest nawet w tym mieście. To rodzina Sierackich, więc zobaczcie koniecznie ich zmagania z materią, której opór nam znany. Do rodziny Sierackich jeszcze dziś zapraszamy. Telewizor? A po co? A dlaczego? A komu to potrzebne? Czego brakowało naszemu staremu, poczciwemu telewizorowi, żeby od razu kupować nowy? Nie dało się go jakoś naprawić? Tyle pieniędzy! Babcia to zawsze szuka dziury w całym. Wszyscy nasi znajomi mają już nowe telewizory, a my do tej pory trzymaliśmy ten stary zabytek. Mamo, przecież dobrze wiesz, że gdybyśmy mogli, to byśmy go naprawili. Ale pan w serwisie powiedział, że nie mają już części do takich starych sprzętów. Zobacz, jaka będzie teraz przyjemność z oglądania. Na takim ekranie będzie wszystko doskonale widać. A co zrobimy ze starym telewizorem? Wyrzucimy do śmieci. A co innego można z nim zrobić? Chyba tak nie wolno. Wolno, nie wolno. Zabieram go do kontenera pod blokiem. Musimy się zastanowić, czy nie ma lepszego sposobu pozbycia się tego odpadu. A Państwo jak myślicie, co rodzina Sierackich powinna zrobić ze swoim starym telewizorem? Odpowiedź A. Wynieść do śmietnika. Odpowiedź B. Podrzucić sąsiadowi lub do lasu. Czy odpowiedź C. Przy zakupie telewizora sprzedawca ma obowiązek odebrać od nas stary, dlatego należy go zostawić w sklepie. SMS-y z prawidłowymi odpowiedziami prosimy przesyłać pod numer 695-278-484. W poprzednim odcinku pytaliśmy Państwa o to, co rodzina Sierackich powinna zrobić ze zużytymi bateriami. Oczywiście można je wrzucać do specjalnych pojemników w szkołach czy sklepach, a większą ich ilość można również dostarczyć do stacji przeładunku odpadów komunalnych na ulicy Dzigorzewskiej w Sieradzu, która odbierze je bezpłatnie od mieszkańców naszego miasta. Miło nam również poinformować, że osoba, która jako pierwsza przysłała prawidłową odpowiedź po poprzednim odcinku, wygrała kije trekkingowe o wartości 100 zł. Zapraszamy do udziału w konkursie i życzymy wygranej.
profesjonalne wideofilmowanie, fotografowanie, przegrywanie kaset VHS na DVD. Telefon 605 255 381. Uwaga, niespodzianka od bonusa. Do każdych wczasów otrzymasz bezpłatny parking przy lotnisku lub talon paliwowy na dojazd. Zaplanuj wczasy z bonusem i spełnij wakacyjne marzenia. Biuro Podróży Bonus, Sieradz, Aleja Pokoju 13A, telefon 500 200777. Witam Państwa, Aleksandra Czcińska, zapraszam na serwis informacyjny. Urząd Miasta stworzył nową listę oczekujących na mieszkania komunalne. Jakie warunki trzeba spełnić, aby dostać to mieszkanie? W tej chwili przystępujemy właśnie do tworzenia nowej listy osób, które będą miały prawo do mieszkania komunalnego. Poprzednia lista była tworzona w 2005 roku. Była to lista 50 osób. W tej chwili zrealizowaliśmy 75% osób, to znaczy podań z tej listy przystępujemy do tworzenia nowych. Kto może otrzymać takie mieszkanie? Takie mieszkanie przede wszystkim musi być to mieszkanie z Sieradza, czyli zameldowane w Sieradzu i spełniać odpowiednie warunki, przede wszystkim warunki takie, że nie posiadać mieszkania, mieć trudne warunki lokalowe, a także odpowiednie warunki, znaczy kryteria finansowe. Jeżeli chodzi o te kryteria finansowe, to jest 910 zł na osobę, dochodu na osobę, jeżeli jest rodzina wielodzietna, jeżeli osoba samotna, to jest 1274 zł dochodu. Jak wyglądają takie mieszkania? Czy to są mieszkania z całego zasobu na naszych, nie ma, to nie będzie lista tworzona pod jeden blok czy pod jedną kamienicę. Mamy w tej chwili w zasobie miejskim 1040 mieszkań i w miarę jak te mieszkania się zwalniają, jak remontujemy, w inny sposób odzyskujemy, to będziemy realizować właśnie te osoby z tej listy tam wprowadzać. Czy dużo jest mieszkańców chętnych do tych mieszkań? Na dzień dzisiejszy mamy 285 podań, z czego po wstępnej weryfikacji tej właśnie kryteriów finansowych zostało dzisiaj 160. I te 160 osób przekażemy do następnej weryfikacji do Komisji Społecznej i Rady Miasta, która będzie na miejscu jakby robić taką wizję lokalną, rozmawiać z tymi osobami i z tej puli 160 podań stworzy listę 30 osób. Kiedy będzie wiadomo, kto dostanie te mieszkania? Myślę, że w ciągu miesiąca, dwóch będziemy już mieli taką listę gotową i powiadomimy te osoby, które się zakwalifikowały. O zaproszeniu na dzień otwarty w Urzędzie Skarbowym opowie nam Barbara Majewska. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Sieradzu zaprasza w sobotę 10 marca na dzień otwarty organizowany w ramach kampanii Szybki PIT
prowadzonej przez Ministerstwo Finansów. W sobotę urząd będzie pracował w godzinach od 9 do 13. W tym dniu będzie można złożyć roczne zeznanie podatkowe oraz uzyskać dodatkowe informacje z tym związane. Podatnicy zainteresowani tematyką innych podatków także będą mogli w tym dniu uzyskać pożądane informacje. Zachęcamy również do złożenia zeznania drogą elektroniczną. Na sali obsługi podatnika w urzędzie znajduje się stanowisko komputerowe, z którego można wysłać zeznanie poprzez system e-deklarację. Ponadto w dniach 27-30 kwietnia w związku z akcją PIT urząd będzie czynny w godzinach od 7.30 do 18.00 oraz 28 kwietnia w sobotę w godzinach od 9.00 do 13.00. W tych dniach czynna będzie również kasa, więc można będzie uiścić należne podatki. W dniach 12, 19, 26 kwietnia w Ministerstwie Finansów zostaną zorganizowane dyżury telefoniczne dotyczące podatku dochodowego i składania zeznań podatkowych. Najczęściej zadawane pytania w trakcie dyżurów będą publikowane na stronie Ministerstwa Finansów. Dodatkowo wszelkich informacji na temat składania i rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych będziemy mogli uzyskać na stronie internetowej www.szybkipit.pl, która zostanie w tym celu utworzona. Na stronie tej będzie w marcu udostępniona aplikacja umożliwiająca zadawanie pytań i otrzymywanie na nie odpowiedzi, między innymi od ekspertów resortu finansów. Strona będzie zintegrowana z fanpage kampanii na portalu społecznościowym Facebook. Zapraszamy do skorzystania z wymienionych propozycji, dokonania rozliczenia bądź uzyskania informacji. Do kiedy należy złożyć zeznania podatkowe? W tym roku rozliczamy się za rok 2011 i termin złożenia zeznania przypada do 30 kwietnia. Ile zeznań wpłynęło do tej pory do Urzędu Skarbowego? W tej chwili wpłynęło do Urzędu 8900 zeznań, w tym 750 zeznań drogą elektroniczną. Zeznanie można złożyć również drogą elektroniczną. Jakie są zalety tej wersji? Wysyłanie deklaracji podatkowej przez internet jest najprostszym i najszybszym sposobem złożenia zeznania rocznego. Można to zrobić bez wychodzenia z domu lub z dowolnego, najwygodniejszego dla siebie miejsca. Wystarczy wejść na stronę www.edeklaracje.gov.pl i tam znajdziemy instrukcję, jak możemy wysłać zeznanie podatkowe drogą elektroniczną. Panie Prezydencie, jak Urząd Miasta zamierza wykorzystać telebim znajdujący się przed urzędem? No przede wszystkim widząc tutaj za nami ten telebim, to można odnieść wrażenie, że on tutaj teraz pracuje. Długo się zastanawialiśmy nad tym, czy w ogóle gdzie byłoby najlepsze miejsce dla niego i cały czas poszukujemy takich innych sposobów na przekazywanie informacji. A ponieważ na co dzień nie wszyscy oglądamy telewizję, nie wszyscy czytamy gazety, niektórzy pozyskują te informacje od innych osób, wymyśliliśmy, że dobrze byłoby, że przed urzędem stał taki telebim, którym przekazywane byłyby podstawowe informacje lub więcej informacji o mieście. I oczywiście dobrze byłoby, żeby do tego dojść etapami, dlatego że od samego początku, na samym początku było mało informacji. Były głównie informacje, które były informacjami od głównego sponsora tego telebimu, czyli Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji. I to te wodociągi, będąc właścicielem, przekazują głównie informacje z życia naszego projektu spójności, czyli budowy kanalizacji sanitarnej w mieście. Natomiast dobrnęliśmy w tej chwili do takiego momentu, kiedy potrzeba nowej formuły funkcjonowania, przekazywania tej informacji. Stąd